W tym odcinku powiemy o autoagresji, czyli ktoś powie, o co chodzi, że ja mam się sam bić? No nie, chodzi o to, jak nasz organizm czasem zwalcza sam swoje komórki. O chorobach autoimmunologicznych. Tak. Przed Państwem Marek Zaręba i Michał Szczepanek. Zapraszamy Was do odcinka już po czołówce. Marku, oddaję Ci głos. Tak, autoagresja brzmi nawet znajomo, no bo jest to słowo, które znamy potocznie. Natomiast trudno zgłębić, co się pod tym kryje w kontekście chorób, które są niezwykle młode, bo choroby autoagresywne występują od około 130 lat. Stąd patrzymy ewolucyjnie na nasze życie, że coś się wydarzyło wyjątkowego, od początku człowieczeństwa, że pojawia się nagle choroba, której kiedyś nie było. Można by powiedzieć, że świat zmierza już do takiego, można powiedzieć, smutnego finału, jeżeli chodzi o ludzkość i o choroby, które nas toczą. Dlatego, że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała, które atakują własne tkanki narządu. Lubię dotykać w tym kontekście z Ewangelii świętego Jana taki krótki werset wypowiedziany przez Pana Jezusa. Wewnętrznie skłócone królestwo pustoszeje. I wchodząc głęboko, bo oczywiście na poziomie medycznym, o czym zaraz sobie powiemy słów kilka, w miarę łatwo można tą chorobę wytłumaczyć. Natomiast antropologicznie Pan Jezus przypomina nam, że wszelkie złe myśli z serca pochodzą. I to nieuporządkowane życie wewnętrzne prowadzi do nieuporządkowanego życia zewnętrznego i nakłada się na to wiele faktorów. Szczególnie przejadanie się, hedonizm, byle jakość życia, osłabienie odporności, choroby wirusowe przewlekłe, pasożytnicze. To są wszystko rzeczy związane z grzechem człowieka, które pojawiły się przez po prostu zdegenerowanie naszego życia, brak udanych relacji, konsumpcjonizm, wyścig szczurów i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że w ludzkości panuje autoagresja. Czyli globalnie w skali makro widzimy autoagresję. Walki między korporacjami i tak dalej, i tak dalej. W pięknych garniturach, w pięknych krawatach, ale to jest autoagresja, człowiek przeciwko człowiekowi. Czyli nie budujemy cywilizacji miłości, tylko walki o wpływy, o rządy i gromadzenie, co jest absolutnie zaprzeczeniem świętości. I potrzebujemy zrobić w naszym życiu rewolucję miłości, żeby zrozumieć tą chorobę, kiedy ją mamy. Musimy też poszukać lekarstwa, bo to, że będziemy się upajać wiedzą, jak wygląda ta choroba, to nic nie zmieni. Paradoks polega na tym, że Marek Zaręba zachorował 25 lat temu na chorobę autoagresywną Hashimoto. Stąd w moim życiu dokładnie wystąpił ten proces, o którym przed chwilą mówiłem. Tak? Byle jakość, chęć gromadzenia, skupianie się nieustannie na sobie, na swoich doznaniach, egoizm i tak dalej, i tak dalej. No niestety taka mała spowiedź Marka Zaręby. Więc Bóg, kiedy zawołałem do Niego pewnego dnia, że już sobie z tym życiem nie radzę, że jestem wyczerpany, stał się moim lekarzem i pokazał mi te miejsca, na których powstała moja choroba. Tak? Czyli autoagresja, która wynika w moim przypadku akurat Hashimoto z działania organizmu przeciwko mojej tarczycy, wynikała na przykład z przejadania się, nieustannego dogadzania sobie, co powodowało dysbiozę jelitową. Czyli w pewnym momencie w moim życiu doszło do nieszczelnego jelita, tak? Demineralizacji organizmu, bo nadmiar słodyczy zdemineralizował organizm, czyli zakwasiłem ten organizm już w bardzo młodym wieku, miałem 23 lata, kiedy byłem wrakiem. Czułem się jak stulatek. Dzisiaj mam 51, a czuję się czasami lepiej, jak miałem lat 16. To znaczy, że ta choroba właściwie prowadzona ma tylko sens wtedy, kiedy zacznę też odrabiać te wszystkie nieudane lekcje z mojego życia. I Bóg przez swoje miłosierdzie wskazał mi te miejsca i właśnie dotykając tej przestrzeni właśnie jelit, która najczęściej wywołuje ten problem nieszczelnych, kompleksy immunologiczne niestrawionych białek dostają się do krwiobiegu
I nasz układ immunologiczny nie radzi sobie z przekształcaniem ich w taki sposób, aby stawiać temu odpowiednią barierę. I nagle dochodzi do pewnego błędu w naszym układzie immunologicznym, że on nieopatrznie zaczyna atakować nie już te niestrawione białka, kompleksy, tylko tkanki danego narządu. I tu dotykając takiej medycyny też i tego Słowa Bożego, że wszelkie złe myśli z serca pochodzą, nierząd, wyuzdanie, krytykanstwo, ocenianie i tak dalej, tarczyca jest umieszczona w ośrodku komunikacji, tak? Czyli można powiedzieć językiem anatomicznym, że ośrodek mowy, kłamstwo, oszukiwanie siebie, nieszukanie prawdy, bardzo często powoduje takie choroby na tym poziomie duchowym, tak? Mhm. Czyli żeby odwrócić ten proces, żeby ten proces tej choroby zatrzymać, daj Boże, doprowadzić do regresji, trzeba przede wszystkim nie tylko używać suplementów czy uszczelnić jelita, ale przede wszystkim zadbać o te faktory doświadczania radości w życiu, miłości i wyrażania się dobrze o drugim człowieku. I w ten sposób odrobiona lekcja tej choroby spowoduje, że te stany zapalne zaczną się po prostu osłabiać w naszym organizmie. To nie jest gwarancja tego, że ta choroba zniknie, bo ja dalej muszę codziennie przyjmować syntetycznie hormon, Letrox czy Eutyrox, ale to reguluje bez problemu akurat w przypadku tej choroby właśnie ten proces leczenia. I uwaga, teraz najważniejsze. Zignorowana ta choroba, nieodrobiona lekcja miłości, czyli brak takiego nawrócenia głębokiego, powoduje bardzo często i taki nieprzerwany karnawał przejadania się, brak snu, byle jakość życia, powoduje niestety, że coraz częściej pojawiają się współistniejące kolejne choroby autoagresywne. Błędne koło. Są osoby, pacjenci, którzy mają nawet trzy takie choroby w jednym czasie. Tak? Może być Hashimoto, insulinooporność, RZS i różne inne. Tak jak wspomniałem, to są młode choroby, mają 130 lat około, ale są na tyle niebezpieczne, że powodują czasami nawet choroby śmiertelne w przypadku na przykład autoagresji w kierunku wątroby, bez której po prostu no, człowiek może szybko umrzeć. Dlatego ważne jest to, jak leczyć, zrozumieć tę chorobę, poznać jej właśnie taką duchową etiologię, można powiedzieć, i też właściwie zarażać poprzez umiarkowany, zdrowy styl życia. W moim przypadku akurat pomogło właśnie doświadczenie miłości, zdrowa dieta, posty regularne, aktywność, sen, regeneracja. No właśnie. I przede wszystkim najważniejsze, co uważam, wyrażanie się pozytywnie o drugim człowieku. Czyli znowu sprowadzamy tutaj action plan, czyli plan działania do planera. Tak, bo mamy takie miejsce, w tej wieczornej rutynie, co zrobię, co zrobiłem dla drugiego człowieka. I to jest weryfikacja spojrzenia na ludzkość. Czy to są, czy te myśli, które nieustannie nas, w nas generują emocje. Bo ważne jest zrozumieć, że emocje są pozbawione moralności. I one nie mogą kierować naszym życiem. One muszą nas komunikować, czy zmierzam we właściwym kierunku. Dlatego jeżeli oceniam, hejtuję człowieka, którego nie znam, znam go tylko z mediów i tak dalej, i mam na niego już gotowy rys psychologiczny, stawiam wyrok jego sercu, to w ten sposób doprowadzam do autoagresji, ponieważ jestem stworzony do miłowania. I Pan Jezus nie mówi w Ewangelii, tolerujcie swoich nieprzyjaciół. Mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół. A wiemy, że komórki, które atakują nasze narządy, są nieprzyjaciółmi, to bardzo agresywnymi, bo mówimy o autoagresji. Stąd właśnie widzimy w ten sposób, że te myśli i dążenia nasze są bezsprzecznie najlepszym lekarstwem na to, aby tą chorobę zatrzymać, ba, często doprowadzić do remisji. Pan Bóg też tak chciał i pokazał nam też od strony naukowej, jak to wygląda, że na przykład tarczyca, choćby miała jedną komórkę macierzystą, w pewnym momencie dochodzi do takiego procesu, że może całkowicie się zregenerować i odrosnąć. I to jest w zamyśle Bożym, tak? Niezwykły proces właśnie tego, że chorobę można zatrzymać, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że człowiek umrze ostatecznie, tylko dlaczego ma umierać przedwcześnie, tak? Dlatego choroba jest lekarstwem w tej optyce dla całej ludzkości. Te choroby są przesłaniem miłości i uważam, że osoba, która choruje na autoagresję, przede wszystkim powinna zgłębić ten temat, o którym mówiłem, czyli
wejść w głąb swojego serca, swojego życia od tej strony właśnie antropologicznej. To bardzo ciekawe. No myślę, że każdy z nas ma teraz konkretne zadanie do wykonania, jak patrzymy na siebie wzajemnie. Planer, kochani, planujmy zdrowie. Metoda siedmiu kluczy. A w następnym odcinku może poruszymy temat alergii. O, z przyjemnością. Też na A. Alergia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.